Witamy Państwa bardzo serdecznie w Kołobrzegu na Fali, a właściwie dzisiaj można powiedzieć w Ustroniu Morskim na Fali. To dosłownie rzecz ujmując, a w dodatku pod błękitną flagą, która dzisiaj zawisła tutaj na ustrońskiej plaży. To zasługa przede wszystkim chyba zarządców tutaj, tak? Czyli wójt Jerzy Kołakowski. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich widzów. I Jarosław Szczygieł, koordynator krajowy programu Błękitna Flaga. Wiele takich flag w tym roku rozdaliście? W tym roku 33 błękitne flagi, z czego 6 dla marin i 27 dla kąpielisk. Te kąpieliska, które będą miały zaszczyt funkcjonować w tym sezonie pod błękitną flagą, jakie warunki musiały spełnić? Musiały spełnić kryteria z czterech obszarów działalności kąpieliska. Pierwszym to oczywiście doskonała czystość wody, następnym to realizowanie programów edukacji ekologicznej, kolejnym to zarządzanie środowiskowe oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i bezpieczeństwa na kąpielisku. Rozumiem, że te wszystkie wymagania Ustronie Morskie spełniło. No tak sądzę. Ja myślę, że Ustronie Morskie to jest jedne z najczystszych kąpielisk, dlatego że mamy najwyższy stan czystości wody. To jest przede wszystkim dla mnie najlepsza wiadomość. Dzięki, myślę, tej naszej infrastrukturze, którą mamy wodno-ściekowej. Natomiast dla mnie jest bezpieczeństwo jednym z najważniejszych dla turystów, ale też i czystość na plaży, o czym dobrze wiemy, jak to bywa w niektórych miejscach. Natomiast w Ustronie myślę, że dwa razy dziennie sprzątane. O 3 rano zaczynamy, kończymy tak naprawdę na drugi dzień o 3. Są osoby, które non-stop sprzątają. Dzięki, mówię też właśnie pan dyrekcji, ale też pracownikom GOSiR-u, którzy dbają o to rzeczywiście i chwała im za to, bo to przyciąga jak magnes turystów, bo jak wiemy, czystość już dzisiaj to już nie te czasy, że można się położyć byle gdzie. No, ta czystość jest najważniejsza i bezpieczeństwo. Dla nas te dwie kategorie, czystość wody i to, co pan dyrektor powiedział. Panie dyrektorze, pan już widział w tym sezonie wszystkie 33 plaże? Ja tak, widziałem wszystkie 33 flagi, tak, i plaże również. Jeszcze pozostało nam jedno wręczenie nad jeziorem Miedwie, no to powiedzmy, że 32, jeśli chodzi o czystość. Czyli już pan ma ogląd na sprawę i potrafi pan ocenić, jak na przestrzeni tych 33 plaż kształtuje się tutaj, plasuje Ustrońska. Jak najlepiej, o czym świadczy tłum na tej plaży dzisiaj. W ostatnim tygodniu mieliśmy trochę zmienną pogodę, więc to było takie niezbyt, powiedzmy sobie, miarodajne, ale stoimy na promenadzie, która jeszcze rok temu była remontowana, kiedy miałem przyjemność być tutaj. Turyści z niej korzystają, jest pięknie wykończona. Mamy tłum na plaży, naprawdę pięknie się to prezentuje i liczba turystów, ich ilość, ich tutaj chęć wypoczywania jest najlepszym miernikiem, myślę, tego kąpieliska. A czy jest jakąś prawidłowością, że jeżeli w tym roku Ustronie otrzymało błękitną flagę, jest duże prawdopodobieństwo albo pewność, że w przyszłych latach też tak będzie? Nie ma. Jeżeli się nie popsujemy oczywiście. Ja, tak. Tak myślę. Ale do tego nie dojdzie. Chciałem też jeszcze dodać, co jest też ważne, że na naszych kąpieliskach z tytułu tego, że mamy tak szeroką i ładną, piękną plażę, wypoczywa jednorazowo, można powiedzieć, około 45 tysięcy osób. To jest też bardzo ważna wiadomość dla turystów, gdzie tutaj, no i ważna, ale też i dla nas, bo i utrzymać taką plażę w takiej stanie czystości to naprawdę nie jest lekko i jest to dużym utrapieniem dla pracowników, natomiast my podołamy i dajemy sobie radę przez lata już to osiągnąć, ten najwyższy stopień czystości tej plaży, i myślę, że dalej tak będzie. Także tutaj robimy wszystko, żeby tak było. Czyli to, co tutaj mamy okazję podziwiać, to za tym tak naprawdę stoi praca bardzo wielu ludzi i to codziennie, bo sezon to dla Was chyba też sporo problemów z tym związanych. No oczywiście teraz nowa ustawa śmieciowa, która weszła, też właściwie nie zakłóciła tutaj porządku, absolutnie. Mamy wspaniałą współpracę z wykonawcą, z odbiorcą tych śmieci, co też powoduje to, że jednak podołaliśmy. No i tylko cześć i chwała. I czekamy na jeszcze turystów, bo jest miejsce jeszcze. Jeszcze są miejsca na plaży. A niech mi pan powie, czy tak w procesie przyznawania takiej błękitnej flagi, czy ewentualnie jak ta flaga już wisi, interesują pana głosy chociażby takich zwykłych plażowiczów? Słucha pan ich? Podpytujecie coś? Prowadzicie tego rodzaju wywiad? Tak, interesują mnie. Dostaję maile, dostaję zapytania z
tłumaczeniem, co błękitna flaga oznacza. Dostaję zapytania na przykład od osób, no, które mają wątpliwości co do, powiedzmy, pewnych kryteriów. Proszę o wyjaśnienie. Proszę zauważyć, że przy błękitnej fladze jest tablica informacyjna. Czasami mam okazję obserwować ją i badać reakcję, czy ktoś w ogóle czyta informacje na niej zawarte. Okazuje się, że tak, że ludzie są ciekawi, czym jest błękitna flaga, zwłaszcza dlatego, że jest to certyfikat międzynarodowy. I ta świadomość wśród turystów wzrasta i rzeczywiście mam pewien oddźwięk i pewien dialog z turystami, także w biurze z Krakowa. Nieszczęśliwych wypadków oczywiście czasami nie da się uniknąć, ale na Ustrońskiej plaży jednak poczucie bezpieczeństwa można mieć spore, prawda? Tak, szczególnie tutaj mówię o kąpieliskach strzeżonych, ale też mamy grupę, która czuwa, jeżdżąc po kąpieliskach nieszczeżonych, tak, żeby po prostu też ludzi trochę przypominać, żeby nie wypływali za daleko, ale też, że w razie sytuacji takiej no, krytycznej, żeby przy okazji mogli pomóc w ratowaniu ludzi, jeżeli taka pomoc byłaby potrzebna. Natomiast mamy tutaj około 30 ratowników zawodowych w tej chwili zatrudnionych na tym obszarze. No jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowany. Mamy sprzęt motorowy, mamy naprawdę, no dzisiaj są jeszcze pokazy, trwają w tej chwili, tak dla ludzi, żeby pokazać, jak to się odbywa, to ratownictwo nasze. Panie dyrektorze, a temperaturę wody też sprawdzacie? To jest w obowiązku ratowników. Na tablicy informacyjnej oraz na wieżyczkach ratowników można sobie sprawdzić zarówno temperaturę wody, jak i jej stan wiatru. Także dla wszystkich turystów to są cenne informacje. A ku mojemu zaskoczeniu woda i temperatura Bałtyku u nas, szczególnie w Ustroniu Morskim, jest ostatnio bardzo przyjazna. Także no, wczoraj było 15 stopni, więc to jest dobra temperatura. Pamiętam, były takie czasy, gdzie było 3 stopnie w tym okresie lipca, więc to jest tutaj rzeczywiście ewenement w tej chwili. To panowie, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do Ustronia. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zapraszamy do Ustronia. Pod błękitną flagę. Pod błękitną flagą, tak powiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.